Próbujemy. Próbujemy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo... No wejrzyj mi się zaraz, głupia gra, nie ścinaj, no. Dobra, teraz? Okej. Okay. Jest okej? Okay? Tak. No to znaczy, że jest okej. Okay. Dobrze, no to się witaj. Okej, już włączam nagrywanie. Dobra, uwaga, raz, dwa, trzy. Hej wszystkim, z tej strony Charmin i witam was wraz z... Aworisiem. Avori. Tak, pięknie, kochani, słuchajcie, zaczniemy nową grę. Walking Club! Będziemy nagrywać razem. Dodam. Podejście numer 4. Podejście numer 4. Nie chcecie wiedzieć, co się działo we wcześniejszych podejściach, naprawdę. Dobra, to co? Kliknijmy po prostu ten prolog. Kliknij już, naprawdę, bo nigdy tego nie nagramy. O, dobra, słuchajcie, kochani, nasza postać nazywa się Hime i Aworin. Aworin to imię, Hime to nazwisko. A jeszcze właśnie, Czarni, bo ja ci muszę to powiedzieć, bo ty mi udostępniasz ekran. I u mnie to będzie wolniej jakby pokazywało ekran, jakby co, okej? Okay? Dobra, postaram się, słuchajcie, mówić troszkę wolniej i przewijać troszkę wolniej. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Okay. Przemyśl sobie dokładnie te odpowiedzi, wszystko. Tak, dokładnie, dokładnie. Myślać, chłopców. O matko. Dobra, to co, zaczynamy. Czy dalej będziesz nosić swoją maskę, a może się jej pozbędziesz? Tak. Tak jak już wcześniej mówiłam, nie oczekuję za dużo po tej grze, naprawdę, ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Może będzie fajnie. Okej, okay, wybór. Niech będzie zabawnie. Tak. Wybór należy do nas w sumie, tak? Bo to my we dwie gramy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jej, mamy absolutną władzę. Jej. Fiu, władza, pieniądze, słaba i inne takie. Przy okazji proszę czytaj bohaterkę. Będę czytać bohaterkę, a Aworin będzie czytać faceta, więc wiecie, bo tak się... A ja będę ta męska, to taka. Tak, bardzo się cieszę, będzie fajnie. Fiu, nareszcie mi się udało. Idę przez małe drzwi w stronę dużego wejścia. Pozostawiam swój plecak na ziemi i zaraz potem wpatruję się w budynek. Tak te opisy. Cudne są. A cudne. Więc to jest budynek szkoły. Jest duży i piękny. I wcale nie wygląda jak szkoła. Ale no dobra. Już mówiłeś o tej szkole, że to w ogóle nie wiem skąd oni rypnęli taką szkołę w tej Japonii, nie? No. Zobaczymy. To jest kościół, nie szkoła. To jest Ouran. Podróbka Ourana. Tak, tak. Jeżeli ktoś nie ogląda, to polecam. Naprawdę dobre anime i dobre manga. Niech sobie ktoś zobaczy. Zakończenie mangi cudowne w ogóle. Nie, wiesz co, ogólnie ja bym chciała, żeby ona skończyła z którymś z tego. Albo Hikaru, albo jak on miał, Kaoru. Kaoru. No chciałam, żeby był trójkącik i żeby oni sobie tam razem tak, ale no nie dało się. Nie dało się. Dobra, kontynuujmy. Zaczyna zabadać zmrok. Pociąg, którym tutaj przyjechałam, oczywiście był spóźniony. I przybyłam tutaj później, niż tak właściwie miałam zaplanowane. Cóż, zaplanowałam. Jak to często bywa w grach. Nasza bohaterka musi się adekwatnie, jak gwiazda hollywoodzka, spóźnić. Oczywiście, żeby wszyscy ją zauważyli, prawda? Chociaż nie ma tutaj nikogo wokół. I mogę tylko przypuścić, że wszyscy pozostali studenci są z powrotem w swoich pokojach. W ogóle słowo dorms. Nie lubię tego słowa za bardzo, bo u nas ono nie ma za bardzo takiego odpowiednika. Dormitorium. Ale dormitorium to mi się tylko tak z Harry Potterem kojarzy. Harry Potter, tam. Nie, czekaj, nie kojarzy tej piosenki, jak się. Ja nie jestem ten. Jakbym miała rytmicznie wystukać, to teraz bym nie potrafiła. No pewno. Ja tak samo. Nawet tak właściwie facet, który powinien pilnować głównego wejścia. Weszłam tak jakby przez recepcję, która już dawno była zamknięta. Powiedzmy, że to jest ta recepcja, tak? Bo w sumie nie wiem, jakie są powody do tego.
Pokój strażnicy. Tak. Kurtańsy, tak? Czyli zasłony są spuszczone tu okna, a nasz pokój jest cichy. Uwielbiam te do niczego niepotrzebne opisy, naprawdę. W sumie, no wiesz, jak ktoś lubi książki czytać, to mu się pewnie spodobają, ale dla większości to jest bardziej oczywiste. Oni chcą opisy tylko jak nas chłopak obejmuje ich. Prawda? I mi tyle wystarczy, nie potrzebuję nic więcej. Do szczęścia. My wcale nie musimy poznawać tych chłopaków i tam wszystko. My możemy mieć razu sceny z Kisem i będzie okej. Jasne, ale... Dobra, nie będę mówić więcej, bo potem będzie plus 18, tak? Czerwona łatka. Dobra, nie, spokój. Charmin, uspokój się. Tak, uspokójmy się. Oglądają nas dzieci, nie zapominaj. Ja już mam swoje lata. Bądź. Zastanawiam się, jak właściwie przyjęli mnie do Akademii Kirika. W ogóle co to jest za nazwa, ja pierdzielę. Akademia Kirika jest sławną szkołą, wspaniałą historią, która zaczyna się na długo przed wojną. Żeśmy obgadały, czy to jest druga wojna światowa, ale to w sumie... Gry o tonę się nie trzymają w ogóle jakichkolwiek kraft historycznych, zacznijmy od tego. No w sumie żadna książka gra to nie będzie się trzymała z historią, chyba że to jest jakaś biografia czy coś w tym stylu. Tak, dokładnie. O, jest to szkoła koedukacyjna, gdzie wszyscy studenci podzieleni są na poziomy, a pedigree? Podzieleni na stopnie i chyba rodowód, mówią, tak? Aha. Ej, to rozumiem, że karma dla psa to jest... Okej, nieważne. Słyszałam o tej szkole pewne plotki. Zanim zostałam tutaj, zanim zdecydowałam się, że mnie tutaj przetransferują. To jest naprawdę niezwykłe dla szkoły, żeby być tak sławną, czy ja wiem. Czy to jest jakiś Yale chyba, nie? Albo coś takiego, bo Oxford? Może jest, kto wie? Nasza bohaterka nie wygląda na zbyt mądrą, ale dobra. Właśnie teraz się mnie podsumowała. Zostałam tutaj przetransferowana, ale nie mogę powiedzieć, że byłam jakimś dobrym studentem. A moja rodzina nie jest jakaś niezwykle ważna, albo coś takiego. Ale się podsumowała, czy to jestem głupia i nie mam pieniędzy. Okej. Słodna prawda. Niestety, jak większość z nas. Potem się okaże, że nagrywamy Dlaczego ja. O Boże, tak. Będzie, wyjdzie na to. Mój obecny transfer jest przez wypromowanie mnie przez mojego ojca. I tak właściwie to nie była moja decyzja, żeby przyjść do tej szkoły. Nie dość, że nie jest inteligentna, to jeszcze daje się wpychać, super. Mam wrażenie, jakbym słuchała jakąś inną bohaterkę, wiesz. I na bohaterkę. W której to grze było? Nie wiem, ale one przeważnie wszystkie są takie same, takie cioty i nie umiejące się usadkować w życiu, naprawdę. Do tego potrzebują faceta, nie? No właśnie. Kiedy powiedzieli mi o promocji mojego ojca, już zadecydowali o moim przyjściu tutaj i przeniesieniu ogólnie tej szkoły. Super. To takie, dobra dziecko, idź. Znam to uczucie, czuję się tak samo nieraz. Wytłumaczyli mi, że Akademia Kirika była zarządzana przez taką panię, tak? Firmę. Czyli firmę mojego ojca, za której on pracuje. Ale nie tak, wcale nie tak, że jest to takie proste, żeby tutaj się znaleźć. Czyli ktoś tam maczał paluchy. Tak. Tylko kto? Ale dobra. Mówią, że jest to prostsze, żeby się tutaj dostać, jeżeli jeden z twoich członków, albo jeden z członków twojej rodziny, albo twój bliski jest alumni? Absolwentem? Absolwentem, chyba tak. Okej. Okay. Czorob haksen, jeżeli ktoś chce po koreańsku. Okej, nieważne, wiecie co to są? Słówka w czarn. Nauczyliśmy się dzisiaj. Czorob haksen. Okej, nieważne. Się tu także dostać poprzez sport albo szkołę plastyczną. Okej. Ale słyszałam, że
próbujesz bycia dosyć majętną, żeby tutaj wejść po prostu tak zwyczajnie. Okej. Okay. Bez tego takiego normalnego egzaminu, nie? Coś takiego. A, bo japońskie szkoły tak mają, nie? Wstępny egzamin. No dokładnie, wiesz co, u nas też tak powinno być na studia. W sumie tak powinno być, ale wiesz, z drugiej strony, a w sumie nie wiem, czy tak by było lepiej. Nie, w sumie tak by było lepiej, bo tak to pod koniec szkoły masz maturę i to tylko raz ją zdajesz, że jak ci się nie uda, to wiesz. A do takiego to jakbyś sobie podchodziła na początku, no to za każdym razem możesz spróbować, nie? No, dokładnie. Zastanawiam się, czy dam radę nadążyć i pewnie się o tym jutro dowiem. Powinnam jakoś pójść w stronę nauczycielskiego tam skrzydła, coś takiego, nie? Pokoju, dobra. To dormitoria, skrzydła nauczycielskie. No ty już do szkoły nie chodzisz, takiej normalnej, no to się nie dziw. No sorry, ja to mam, wiecie, dziekanat. Ona to już tutaj magister może być. Gdzie? Ja dopiero licencjat, kobito. Magister to jeszcze ile czasu? Kiedy zbieram się w sobie i patrzę na to wszystko leżące w moich stopach. Może odmiana polska. No co, bądź patrzę na moje bagaże. Więc teraz ja wkracam do akcji, dobrze. Ojejku, nie wierzę, że miałem tą przyjemność spotkać się z taką młodą damą. Oh my god, ale ładny głos po japońsku. Dlatego ci mówiłam, że jest ten głos. Zaklepuję. Nie no, żartuję, nie ma żadnego zaklepywania. Do czego? Ja już chciałam zaklepywać też, ale dobra. Tak, no dobra. Patrzę w górę i widzę chłopaka. Idzie w moją stronę z uśmiechem i zatrzymuje się tuż obok mnie. Okej. Niby nikogo nie było wokół, ale dobra. Nie. Jestem zaskoczona, nie widziałam nikogo, kto byłby tutaj obok mnie, odkąd przyjechałam. Ej, on pewnie tak wampir mnie się wyłonił z takich. Ty nawet nie mów stalker. Stalker. Oho, widać, że jesteśmy inteligentni. O? Wow. A bo? Czekaj, bo ja czekam, aż mi się wyświetli odpowiedź. Dobra, poczekam. Dobrze, czekaj, pojawił się drugi facet, to jejku. Świetnie, no popatrz, co narobiłeś. Cóż. I kolejny facet pojawił się tuż obok nas. Kolejny krzpotek z nosa. Ej, no wiesz co, Charmin, możesz jednak przyciszyć to, bo się u mnie zwiesza twój głos, jak jest widocznie ta muzyczka w tle. Mi też się wydawało, że z tą muzyczką jest kurde coś nie tak. No też, ale ich głosów nie wyłączaj, bo są seksowne. Głosy są seksowne. Tak. Halo, chcę powiedzieć. Ostatnie. Lecimy dalej. Co? Co? Zgadując po jego tonie mówienia, wydaje mi się, że ta dwójka siebie zna. No chodzą razem do szkoły, ale ty jesteś spostrzegawczy. W ogóle to chyba by go nie nagrybywał, jakby go nie znał, ale dobra. A, to nawet mogę zrozumieć bez widzenia ekranu. Pewnie mówi coś tu. Przepraszam, jeśli cię zaskoczyłem. Tak właśnie jakby zwróciłaś moją uwagę, o. Tak, pięknie. Ja nie lubię nigdy tych znaczków zapytania, bo nie wiem, jak ci chłopcy się nazywają. No nie? Nie. Przepraszam za bycie zaskoczoną. Dobra, nie mamy asertywności. Zero. W ogóle ja może przyprzedzę coś takiego, dobra. A, bo teraz ty. Moment. Dobra. A więc co tutaj w ogóle robisz? Tak się stoję. Podbieramy ściany, podziwiamy niebo. Widzicie, jakie te piękne drzewka są, w ogóle krzaki, zieleń, domek piękny, budynek i na takie, wiecie. W ogóle jakie to ma piksele? Zacznijmy od tego. Od jutra zaczynam tutaj naukę, a więc przyszłam, żeby przywitać się dzisiaj z nauczycielem. Dotarłam tutaj chwilkę temu. Okej. Ale ma ładny głos, ja pierdzielę. No rozumiem, więc pozwól mi pokazać ci okolice.
I ciekawe, co jeszcze zrobił przy okazji. Boże, nie kumam tego na początku. Trzymasz. Już się go trzymaj. Boże, ja nie rozumiem tego. To jest takie coś. Weź se na strzymanie, tylko ty chcesz jej to pokazać. W sumie racja, bo ja sobie to wytłumaczyłam tak, jakbyś trzymaj się, to tylko ty? Nie. No właśnie coś w tym stylu, jakby to przełożyć na nasze polskie, to wiesz, ale no właśnie też jak mi tak mówisz, to takie bardziej sensowne. Wstrzymaj się tylko ty. Chyba masz na myśli nas, prawda? Przystopuj, takie wiesz, młodzieżowe. No. A nie zatrzymaj się. Wiesz, my już takie stare trochę, więc. O! Bierze nasze bagaże, kiedy zwracam mu na to uwagę. Okej. No to przynajmniej jakiś dżentelmeni w końcu, a nie. Nie, a nie, że kurde, tak jak u mnie rot jest dla mnie bardzo niemiły, ja już nie mogę. To już wiemy, co będzie częściej niż Cinderella. Tak, mamy tutaj jakichś dżentelmenów. O, nie mogłabym prosić o coś takiego osoby, której nie znam. Ojejku, tak. Kilka facetów patrzy na siebie, potem zaraz jak to powiedziałam. O, Ach, jeszcze się nie przedstawiliśmy. Jestem Renji Kamiki i jestem tutaj starszym, jestem senpaiem. A senpaiem, oh my god, oppa! No jestem senpai. Mój oppa, Renji jeszcze ma ładnie, ma na imię. Ore wa Yamaoka Yuya. Onajiku 3年. Jestem... Kimi Boże, jestem... Boże, jak to wymówić? Jestem Yuya Yamaoka i jestem ponadto także senpaiem. A ty jesteś? A głupia jestem taka. Przepraszam. Jestem Aborin Hime, jestem od was młodsza. Aborin-chan. Jestem Aborin-chan. Oh my god. Jestem Kouhai. Boże. Czemu mi się ten ekran tak... więc teraz już nie jesteśmy sobie dłużej obcy, czyż nie? No raczej nie. Renji ma rację. To obowiązek senpaja, żeby pomagać swoim kochaj. Może. No, dobrze. Ora, ikuyo. No dobrze, no to chodźmy. Senpai no yuu koto wa sunao ni kiite okeba ii to omou na. Wiesz, to jest najlepsze, że się u mnie tak wolno ten ekran pokazuje, ja już tylko z tego japońskiego zasłuchu próbuję to rozkminić. O Jezu. Pomyślimy nad tym. Ja będę musiała pomyśleć jeszcze nad tym, jak coś zobaczymy, ja ci potem powiem jak coś. Dobrze, czekaj. Boże. Sądzę, że będziesz mądra i posłuchasz swoich senpaiów. Ej, i patrz, i kolejni ludzie, którzy chcą na mnie pomiatać. No nie? A już myśleliśmy, że to jakieś dżentelmeni. No w sumie dżentelmeni, ale już z nami pomiatają, no. Tak, dziękuję. Ja ogólnie się zastanawiam nad takim wyższym, takie high pitch voice dla nich. Takie, Jesus, nie rób kolejnej emaljiny, no. Kobieto. No sorry, o! Górna zmieniła się sceneria, oh my god. Dziękuję wam za ten wasz czas. Ach, faceci. Klikaj się dalej. dzięki temu, że pokazali mi, gdzie jest pokój nauczycielski, byłam w stanie spotkać się sukcesywnie z moim nauczycielem, albo z moimi nauczycielami. O, tak. Chciałam się także spotkać z... Jezu, nie przewodniczącym, dyrektorem, tak. Który zezwolił mi na ten transfer. Ale dzisiaj go nie było. Co to za dyrektor? Ja pierdzielę. Dyrektor będzie najdłużej w szkole zostawać, a nie... Tak, jakby co, to u mnie też nie zostanie, ale dobra. No dobra, nie będzie. Zastanawiam się, jaką osobą jest ten dyrektor. Mam nadzieję, że go spotka. No z pewnością nie jest na pewno jakiś strasznie zapracowany i w ogóle, wiecie. Albo może właśnie jest. Albo po prostu nie chce mu się zostawać i wypełnia swoich obowiązków do końca dnia. No, zobaczymy.
Potem się okaże, że to jeden z tych chłopaków, który możemy podrywać. Prawdopodobnie. Matko, nie mów mi nawet. Wiem, że powinnam pomóc seniorom, którzy po... na tam... senpajom, którzy pomogli mi wcześniej. Jednak ta dwójka opuściła mnie, kiedy tylko pokazała mi, gdzie jest pokój nauczycielski. Powiedzieli, że muszą iść gdzieś indziej. A no cóż, teraz spotkamy kolejnych facetów, jestem pewna. Tak. Powinnam do każdego robić inny głos. Wow. Będzie fajnie. Zastanawiam się, czy ich jeszcze zobaczę. O Boże. Zakochanie już na pierwszym etapie znajomości. No chyba, to już jest ten moment, nie? Miłość od pierwszego wejrzenia. Będziemy mieć aż dwóch? Boże, będzie więcej na pewno. Będzie 7 aż. O Jezus Maria, ile tak będzie? Właśnie tak myślę, kiedy o nich wspominam. Oh my god. Senpai. Nie, moment, nie 7, jest ich 6. Ja ci przerwałam, dobra, przepraszam. Ach, żaden problem. Nasi senpai mają lekcje na innym piętrze, a więc prawdopodobnie nie będę miała zbyt dużo szansy, żeby ich zobaczyć. Spokojnie, kobieto, nie normalnie jak lep na muchy będziesz, naprawdę będą przyłazić, a pójdziemy do światła. O Jezu. Jestem pewna, że powinnam sprawdzić moją klasę. To duży budynek i mam nadzieję, że zapamiętałam, gdzie to jest. Zobaczmy, pójdę w lewo i pewnie się zgubimy, bo mamy IQ na poziomie 0. Matko, nie mów mi. Przepraszam. Skręcam i... staram się jakby tam dojść. O Jezus, coś przyrąbały, ja pierdzielę. I daj! Co za au. Głos? No, to jest kolejny chłopak. Witam. Ojejku, au! Jaki słodki, okej. Okay. Ja go sobie mogę zarezerwować? Możesz sobie go zarezerwować, nie ma sprawy. Ała! Siadam i widzę przede mną chłopaka, który także opadł na podłogę, tak jak ja. Przepraszam, nic ci nie jest? No bo dobra, już go nie chcę, bo jest złośliwy. Patrz, dokąd ty idziesz. Patrz, gdzie leziesz. Głupia paka. Paka. To będzie tsundere? Uwaga, mnie. Nie, ja już mam dość tsundere. No co, przynajmniej będziemy mogły razem się wyśmiewać. Jesus, a ten to co? Okay. Jesus, ja ci tak właśnie, też mi tak powiedziałeś, Jesus, jakiś tak patrzy. Jezu, co to się dzieje? Jakiś emo? Nie, okularnik, przepraszam. Moment. Boże. Nie sądzę, żebyś ty też na to zwracał jakby uwagę, Kagurazaka. Jezus, co ja włączyłam? Halo, ro, dzięki. Okej. Okay. Włączyłaś pewnie to takie, co pokazuje tekst. Skrypt, tak. No, tak, słuchajcie, wyłącz. Pierwszy raz odpuszczam grę, tak? Nie wiem, co klikać. Stoi przede mną chłopak, który ma na sobie okulary. Okej. Okay. Takizawa senpai! Okej. O i Boże. Przełącz się ekranie. Och, Takizawa. Nie sądziłem, że tutaj jesteś. No widzisz. Po prostu przechodziłem obok w każdym razie. Czy wszystko z tobą w porządku? Tak, nic mi nie jest, bardzo dziękuję. Ten drugi chłopak, który nazywany był Takizawą, zaoferował mi rękę. Biorę ją i staję. O, jakiś dżentelmen! Dobra, to jego rezerwuję. Mogę ci oddać tego drugiego. Okej. On tak, kogo ty nonisz ty? Może być. Czekaj. Myślę. Dobra, nic nie myślę. Dobra, myślę. Myślę, że wszyscy, którzy nie byli w klubie sportowym, powinni już jakby opuścić szkołę. A więc co tutaj robisz, Boże? On jest w klubie sportowym? Tak, z takim ciałkiem spoko.
nie wiem, zanosi. Jest takim chłopcem na posyłki pewnie. Menadżerem. No, na pewno. Albo od tego, od fanserwisu. Mogłoby być. Juri i te sprawy? Boże, nie, Boże, nie Juri, a mi. Nie, dziękuję. Od jutra będę tutaj chodzić do szkoły, a więc myślałam, że mogę sprawdzić, gdzie jest moja klasa. Z którego roku jesteś? Ja nie musiałam to widzieć. A no, widzisz, jak pewnie. No, jestem pierwszoroczną. Tak myślę, bo ona to ma junior, ale pewnie to jest Pewnie ja robię zakład, że oni sobie to tłumaczyli na angielski, to było, że kołchaj, no to dali, że ona jest, wiecie, kołchaj i tutaj jej więc juniora po prostu. No, pewnie. O, więc jesteś w tej samej, na tym samym roczniku, co Takizawa. Aha, okej, okay, to czyli ten tu. Ten w ogóle. Taki śmieszny. Może będziemy z nim w klasie. Boże. Więc wiesz może, gdzie jest twoja klasa? Nie, jeszcze nie wiem. Bo jesteśmy głupie. Senpai, kono hito wa annai shite tara okurechai masu yo. Boże, ty to słyszałaś, jak mi się teraz zwisiło i to było senpai. Tak dwa razy, ale to było takie słodkie. Ale on nazwał taki zawy senpaiem? To który on jest rok? Boże. Właśnie nie wiem. Może jest młodszy od nas. Może? Taki zawa, spóźnisz się, jeśli pójdziesz i tam to jakby pokazać, nie? Wytkatta Kagurazaka no oabi toshite, kyoushitsu made annai shite kara demo mondai nai to omoimasu. Myślę, że to będzie uczciwe pokazać jej klasę, ponieważ ona musi jakby nadrobić swoje zaległości. Aj. O, ale wygląda na to, że masz inne rzeczy do roboty. Dam sobie radę sama. Staram się odrzucić jego pomoc, ale on zaraz bierze moje walizki, które upadły na podłogę. Boże, ja rozumiem, że on jest tsundere, ale... A, rany, dobrze, no chodź już. Ale... To są takie stereotypy. Japończycy zawsze tak robią. No w sumie racja. A potem będzie taki słodki. Takie cukierki w ogóle. Ale przejście przez tą jakby warstwę subdretowatości jest nie do wytrzymania. Dla mnie bynajmniej. Według mnie tylko uroda jest, takie mega nie do wytrzymania przez Emaljina. Może tutaj będzie jakoś bardziej? Może? Ale nie masz czegoś innego do zrobienia? Nie musisz się o to martwić. Wygląda na to, że Kagurazawa pokaże ci, gdzie jest twoja klasa. O matko. Nie mam zamiaru. Po prostu nie chcę, żeby ona myślała, że nawet tego nie mogę zrobić. On jest taki niemiły. Idzie pan, dajcie nam innego. Nexta dajcie. Tak. Kagura przegrał casting. Chodź wydymając policzki. Okej. Ikimashou ka. Ore wa Takizawa Saku. Kimi to dougakunen desu. Soshite mae o aruiteru no ga Kagura Zaka. A więc idziemy. Jestem Saku Takizawa. Jestem kochajem, tak jak ty. I ten tutaj to jest Wataru Kagurazaka. Boże, on ma takie imię, że normalnie. I on jest ponadto tym nowicjuszem, Boże. A więc to nie my jesteśmy pierwszoroczne, tylko my tam jesteśmy w drugiej? No chyba. Liceum? Tak, pewnie tak. No dobra, okej. Okay. Jestem Aforin Hime, bardzo miło mi cię poznać. Prosto się przedstawiam i idę za nim, a nasze kroki echem odbijają się od pustego holu. Jej, to pisty. Boże, to jest. O, czyli to jest klasa. Zwiesiło momentalnie. Prawda? Nie mogę powstrzymać swojego zaciekawienia, kiedy widzę tę piękną klasę. Jest o wiele większa niż ta, której doświadczyłam wcześniej. Ta szkoła jest naprawdę niesamowita. Na początku martwiłam się, ale jestem... ale wygląda na to, że wszyscy tutaj są mili. To, no,
Okej, no powiedzmy, że są mili, tak? Oj, ta dwójka pozostawiła mnie samą, kiedy tylko weszłam do klasy. A...